Serdecznie znam jeden z głównych bohaterów tego meczu, tradycji i konsolem, Robert Pałka. Witam, dobry wieczór. Robert, zaczynam od końca spotkania. No kurczę, nie szkoda tych dwóch setek. No dwóch to jest mało powiedziane. Ja bym obstawiał, około pięciu mieliśmy takich sytuacji, co można było przesądzić wynik na naszą korzyść oczywiście. Ale to się trafia, to się trafia. No ja bym to myślę, że trafił dzisiaj. No niestety, no chłopaki i tak nadali się dzisiaj wszystko. No ciężko powiedzieć, no. Czemu to nie weszło? Zaprzepaściliście kurczę tymi setkami i tak naprawdę to walka o to ósme miejsce, no nie jest jeszcze stracone, ale czy punkty by was tutaj przybliżyło? No tak, no z taką nadzieją dzisiaj nawet przyjechałem, bo jestem w trakcie pracy, że tak powiem, no i właśnie z taką nadzieją przyjechałem, żeby wygrać ten mecz, no i być w tej ósemce, no niestety. Mamy jeszcze jedną szansę. Macie jeszcze jedną szansę, tak naprawdę nie tylko ten los jest w waszych rękach, ale trzeba walczyć. No powiedz mi teraz z perspektywy tradycji całego zespołu, jest to chyba dobry sezon, no nie ma co narzekać, no wiem, że każdy walczy o tą przysłowiową ósemkę, ale no nie wiem, chyba się nikt nie spodziewał tak fajnej gry tradycji. Szczerze mówiąc, ja pierwszy raz jak tutaj przyszedłem, przyjechałem na mecz, no tam do mnie zadzwonił właśnie kolega, żeby przyjść, no byłem naprawdę no, troszkę w szoku, nie, jak tam chłopaki się grają, poruszają, no ale dzisiaj naprawdę to są chłopaki o dwie klasy lepsze, moim zdaniem. Bramkarz nasz naprawdę zasługuje na wielkie uznanie, to co broni już od któryś mecz już nam naprawdę broni no wynik, że tak powiem. No, no chłopaki dają siebie wszystko, widać tą siłę zespołu, no, byle do przodu. Bo tradycja była tak naprawdę spisana przede wszystkim na Pożarcie, a tu się okazuje, że tak naprawdę walczycie o piątkę, szóste, siódme, powiedzmy ósme miejsce, to też było zaskoczeniem. Powiedz mi w takim razie, co jeszcze można poprawić w tej grze tradycji? Skuteczność. Mówisz na podstawie dzisiejszego meczu? Nie, ogólnie mówię, nie. Mieliśmy, no troszkę brakuje zgrania moim zdaniem. Widać w przodu tam, no Krystian, no widać, że chce bramkę strzelić, no ale czasami brakuje tego, żeby podać. No, każdy ma jakąś sytuację, bo wiadomo, idzie sam na sam. Ale ja na przykład bym podał, nie? Chłopaki też niektórzy, no zależy... No, zależy kto jak jest nauczony grać w piłkę. Ja się staram dogrywać chłopakom, oni tak samo mi, czy tam, no każdy daje z siebie wszystko. Jak to się mówi, napastnik jest pazerny na bramki. Tak jest, no widać, wiem, że walczy o króla strzelców, no ale spokojnie. Ale trzeba też przekładać siły na miary, tak, na drużynę, prawda? No gramy dla drużyny, no wiadomo, no. Każdy to inaczej ujmuje. Ostatnie moje pytanie, kto będzie mistrzem? Tylko odpowiedz. Kto będzie mistrzem? Szczerze mówiąc, ja myślę, że ten Graf, czy jak oni tak... Ja ci przypomnę, kto walczy. Gold Team, Podmuch, Kamex i Kugraf. No myślę, że Kugraf. Tak mi się wydaje. Kugraf? No. Potrafisz to uargumentować? Nie potrafię, bo ja nie patrzę na inne zespoły. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Chcesz czegoś pozdrowić? No, wszystkich moich znajomych. Tak, dziękuję bardzo. Dzięki za wyjście. Pozdrawiam. Dzięki, cześć.